Tymczasem Irka Nowicka z trzeciej klasy gimnazjum czeka przed szkołą na Bruna, chłopaka swojej siostry. Razem z przyjaciółką Dominiką omawiają szczegóły planu Irki. Okej, dobra, leć. To idzie. To widzimy się na piętrze. Cześć, Bruno. No, cześć, co tam? Dobrze, na ciebie wpadłam, bo wiesz, chciałam cię coś poprosić. O co chodzi? Mógłbyś mi pomóc z angielskiego, bo muszę napisać sprawdzian. No pewnie, a co tam masz z tego angielskiego? Jakiś czas przeszły czy coś. Gramatyka, tak? No. A, to proste. No, wiesz, może ktoś jest taki mądry jak ty, dla mnie to niestety czarna magia. Ładnie to tak umawiać się z siostrą dziewczyny? To nie twój interes, na korki tylko. A. No, dzisiaj. Zostałbyś ze mną? Kurczę, ciężko, bo jestem z Kornelią umówiony. Proszę, bo ja muszę to mieć na jutro. No dobra, no, tylko dam jej znać, że się nie widzimy dzisiaj jednak. Okej, ale mógłbyś jej nie mówić, że to mi będziesz pomagać, bo wiesz, ona mi nie cierpi, zaraz coś wymyśli, żebyś do niej pojechał. No, a mi na tym sprawdzianie naprawdę bardzo zależy. No ale nie chcę jej okłamywać przecież. Przecież no, to jest moja dziewczyna. Nie możesz powiedzieć, że masz trening? No niby mogę, ale no... No proszę. No dobra. Okej. To dzięki, to idziemy? No a cześć, Kornelia. No słuchaj, no dzisiaj się nie zobaczymy, bo nie dam rady przyjechać, bo mam trening. No przepraszam, no gdybym wiedział. Irka jest zadowolona. Pod pretekstem nauki gramatyki angielskiego nakłoniła chłopaka siostry na spotkanie w szkolnym radiowęźle. Teraz zamierza namówić Bruna, żeby ją pocałował. Irka wie, że nie będzie to łatwe i musi wykazać się sprytem. No wiem, ale ja nie potrafię. Ty za to masz fajny akcent. Pokaż mi, jak to mówisz. Normalnie. De. No, a język jak układasz? Język między zęby. We. No, do czego to porównać? Do czego chcesz? Do całowania? O, no nie wiem. Może trochę. Sorry, bo wiesz, ja się jeszcze nigdy nie całowałam. Serio? No i w sumie chciałam cię jeszcze coś poprosić. Pocałujesz mnie? Irka, przecież ja jestem z twoją siostrą. No wiem, ale nic jej nie powiem. Chciałabym wiedzieć, jak to jest. Daj spokój, przecież tak nie można robić, to jest nie w porządku. No proszę, tylko raz. Irka, to dla mnie więcej znaczy niż ten sprawdzian. Chciałam wiedzieć, czy jestem tu okej. No nie wiem. Tymczasem przyjaciółka gimnazjalistki Dominika filmuje z ukrycia pocałunek Irki i Bruna. Jak? Dobrze się całuje? No, bardzo dobrze. Spróbujemy jeszcze raz? Wiesz co, ja już chyba muszę lecieć. Na razie. I co? Już ci pokażę. Poczekaj, poczekaj, zaraz będzie najlepsze. Nieźle wymyślałam, że to twój pierwszy raz. Dobra, się naiwnie, jak po mnie od razu widać, że jestem doświadczona. Mówię, że to są faceci. No, a co teraz? No, wyślij mi ten filmik, a ja się zastanowię. Tylko się nie wygadaj. Dobra, co ty? Dobra, chodźmy. Idziemy. Następnego dnia rano Mirek Rosiński, nowy uczeń gimnazjalnej pierwszej C, przyszedł do szkoły z zamiarem umycia samochodu Andrzeja Lesickiego. Namówili go do tego koledzy z klasy. Mirek nie wie, że chłopcy zrobili sobie z niego żarty i uwierzył, że tylko w ten sposób może zyskać przychylność wychowawcy. Lesiu musi wiedzieć, że ty się sam dla niego postarałeś. No to do roboty, my spadamy. Nie zostawiajcie mnie tu samego. Mamy ci pomóc. Dobra, no to już. Teraz to wypoleruj. Dużo osób w szkole tak robiło, jak sobie nagrabili u Lesia. Nie dygaj. No to nara. Dobrze, żeby cię przy tym zobaczył. Mirek, co tam robisz? Ja? Tak, ty. Bo ja chciałem umyć panu profesorowi samochód, żeby był czysty. Ale był czysty, dopóki go nie upaćkałeś w tym. Po co to robisz? Chciałem, żeby pan profesor był zadowolony. Mirek, zabieraj te rzeczy i wracaj do szkoły. Doprawdy nie masz co robić na przerwach? Co ci napadło w ogóle, żeby samochód myć, no? Chłopak przesadza. No co on wyprawia? Co mu strzeliło do głowy, żeby myć mi samochód? Ja się pierwszy raz spotykam z takim zachowaniem ucznia. Mogłem to zrobić na przykład przed jego domem.
Tak, żeby inni uczniowie nie widzieli. Na pewno o to się wkurzył. Kurde, czego nie zrobię, to coraz większa wtopa jest. Nie, ale... Gimnazjaliści są bardzo zadowoleni i liczą, że z mycia samochodu nauczyciela zrobi się afera. Nie zamierzają odpuścić koledze, który daje się nabierać na wszystko, co wymyślą. Afera. Nowy mu samochód Lesiowi. Tak? Myśmy go do tego namówili. No mówię ci, stary. On się daje we wszystko wkręcać. Wkręćmy go w coś jeszcze. Powiedzmy, że Lesiu bierze łapówy. No, dobre. Wątpię, żeby nam jeszcze w coś uwierzył. Ale mnie uwierzy. Jestem mistrzem wkręcania. Okej, okay, idzie. I co? Co Lesiu powiedział? Nic, kazał mi wracać do szkoły. Nieźle się wkurzył na mnie. No, to znaczy, że idzie na grubo. No, to typowo u niego. A tak w ogóle to Patryk jestem. Mirek, cześć. Czyli że co? No, czyli że teraz będzie nieźle poddenerwowany. Ale jest jakiś sposób na niego, ale ja tego nikomu raczej nie mówię. Po prostu się wolę nie wtrącać. Ale o czym ty mówisz? No więc tak, pamiętaj, to jest dla wtajemniczonych i nikomu tego nie możesz powiedzieć. No spoko. Ja tak robię już długo czasu, no bo wiesz, mam kasę, no to mogę, ale nie wiem, czy ciebie stać. Ale na co? Lesiu lubi, jak się mu posmaruje. Wtedy będziesz miał spokój cały rok. Czyli, że mam mu dać pieniądze? No tak, no chyba, że jesteś dobrym fizykiem. Ale no to tak to masz cały rok z głowy. Fizykiem nie będę. No to z innego wyjścia nie widzę. To nie chłopaki? No. O. A ile tak trzeba mu dać? No ja dałem tak kilka stówek. Dwie, trzy, cztery, jak coś poważniejszego zrobię. Kurde. No ale widzisz, ciesz się, że trafiłeś na mnie, bo ci twoi koledzy to cię tak wkręcili z tym myciem auta, zamiast ci od razu powiedzieć, żeby mu hajs dać. Dzięki, chłopaki. Naprawdę. To przez was miałem wszystkie problemy. No właśnie. Ale możesz się jeszcze uratować. Ale jak mam mu dać te pieniądze? Nie wiem. Po szkole. Kombinuj coś. Ja idę. Na razie. Cześć. Cześć. Ale Gowiński ma gadany. Po prostu super pomysł z tym smarowaniem Lesickiemu. Teraz to dopiero będą jaja, jak nowym będzie chciał mu dać łapówę. Lesicki wpadnie w szał. Mirek postanawia zadzwonić do swojej mamy i przyznać się, że ma kłopoty z wychowawcą klasy. Ma zamiar powiedzieć jej, że rozwiązaniem jego problemów jest danie nauczycielowi łapówki. Halo? No, cześć. Dzwonię, bo mam sprawę. Zadarłem z wychowawcą, ale niechcący. Nie wiem, co robić. Koledzy mówią, że lubi, jak mu się da kasę. Nie wiem, jak to jest, bo jestem przecież nowy. Dobra, to przyjeżdżaj. Czekam na ciebie. Nara. I co? Co twoja mama powiedziała? Że ona sobie porozmawia z tym wychowawcą. Moja zareagowała tak samo. Musisz ją jakoś przekonać, żeby dała w łapę Lesiowi. No, słyszałeś przecież Patryka. Wy już mi lepiej nie doradzajcie. Zrobiliście sobie ze mnie jaja, zamiast od razu mi powiedzieć, o co chodzi. Sorry za tamto. No, nie robiliśmy sobie jaj. No, myśleliśmy, że obejdzie się bez łapówki. No, chcieliśmy ci tylko pomóc. Do dupy ta wasza pomoc. Tymczasem uczennica gimnazjum Irka Nowicka postanawia umieścić w internecie filmik, na którym całuje się z chłopakiem swojej siostry. Chce w ten sposób zrobić Korneli na złość. Chcesz, żeby cała szkoła to zobaczyła? No i co? No wiesz co, trochę żal mi tej Korneli. Myślałam, że tylko jej to pokażesz. Jak to żal? No przecież ona mnie wkopała przed Turczyn, a potem w domu miałam przez to szlaban. Irka! Należy jej się. Wiesz co, ja idę. Cześć. Hej. Cześć. Dzwoniłem wczoraj do ciebie. Czemu nie odbierałaś? Nie słyszałam telefonu. Jak to? Nie słyszałaś też? Nieważne. Słuchaj, mam nadzieję, że nie gadałaś z Kornelią od... No... O tym, że się całowaliśmy? Nie mów tak głośno. Tak, nie, nic jej nie mówiłam. No dobrze. Wiesz co? Myślę, że najlepiej będzie, jak zapomnimy o tym. Ale dlaczego? Przecież było tak fajnie. Jesteś fantastyczny. Wiesz co, to było głupie i nie powinno to nigdy mieć miejsca. Dobra, ja okay? Muszę lecieć. Pogadamy później. Irka, tylko proszę, nic jej nie mów, pogadamy dobrze? Pogadamy później. Cześć. Irka, nic nie mów Korneli, dobrze? Irka! Bruno nie wie, jak zachować się wobec Korneli. Jest mu głupio, że wczoraj całował się z jej siostrą. Ma o to do siebie pretensje i nie może dopuścić, żeby jego dziewczyna dowiedziała się o wszystkim. Hej. Cześć, Bruno. Gdzie wczoraj byłeś? Nie mogłam się do ciebie dodzwonić. Wiesz co, po treningu rozbolała mnie głowa.
No, nieważne, już się lepiej czuję. Mogłeś chociaż zadzwonić. Jak było na korepetycjach? Co? No przecież dawałeś siostrze Kornelii korepetycje z angielskiego. Nie? Jakie korepetycje? Dajesz mojej siostrze jakieś lekcje? Ty o niczym nie wiesz? Daj spokój, okej? Tłumaczyłem jej wczoraj jedną zasadę i tyle. Nic o tym nie mówiłeś. Powiedziałeś, że bolała cię głowa. Jeju, bo zapomniałem. Chwilę to trwało. Nic się przecież nie działo, tak? Stary, ale nikt nie mówi, że coś się działo. No chyba, Dobrze. Że ty... Nie, nic takiego nie powiedziałem. Możesz mi wytłumaczyć, dlaczego ja nic nie wiedziałam o tych korepetycjach? No bo zapomniałem, nie. Porozmawiacie na przerwie, tak? Dobrze, temat dzisiejszej lekcji. Tworzenie prezentacji multimedialnych. Czyli będziemy się uczyć, jak wrzucać filmiki do sieci. W tym jesteśmy dobrzy. A umiecie dostosowywać parametry konwersji do formatu HTML? Ale numer... Kornelia, zobacz. Stary, przerzuciłeś się na młodsze. Co? Panie profesorze, mogę wyjść na chwilę? Proszę. Kornelia, daj mi się wytłumaczyć. Bruno, Kornelia. Bruno, proszę usiąść. A mogę iść za nią? Swoje sprawy załatwiajcie na przerwach. Teraz jest lekcja, siadaj. Wracamy do tematu. Co za dupek! Kłamca! Wystawił mnie i to z moją siostrą! Nienawidzę go. Mówił, że mnie kocha, a całował się z tą gówniarą. Jak on mógł mi to zrobić? Na długiej przerwie Irka spotyka załamaną siostrę, która rozmawia ze swoim chłopakiem. Gimnazjalistka jest zadowolona, skłóciła parę i zamierza udawać, że teraz ona jest dziewczyną Bruna. Wszystko w porządku, czego Kornelia? Zostaw mnie! Powiedz lepiej, kto ten filmik nakręcał i po co? Po to, żeby mnie skłócić z Kornelią? Widocznie ktoś go nakręcił. Widzę, że naprawdę jesteście bardzo blisko. Nie jesteśmy! Przestań tak mówić do mnie! Nie jestem twoim kochaniem! Ale dlaczego? Przecież wydzwoniłeś do mnie cały wieczór. Zależy ci na mnie czy nie? Nie zależy mi na tobie! To po co do niej dzwoniłeś? No bo chciałem powiedzieć, żeby ci nic nie mówiła. O czym? O tym, że się spotkaliśmy. Ty dupku, z nami koniec. Kornelia, proszę cię, nie rób tego. Daj mi jeszcze ostatnią szansę, ja ci wszystko wytłumaczę. Jak mam teraz wytłumaczyć Kornelii, że to nic nie znaczyło dla mnie? I dlaczego Irka sugeruje, że my jesteśmy razem?